Hej, czyli dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z Grounded, jest za mną oczywiście Tomek. Jestem, intro. Po intrze. I moi drodzy, no ta baza tu być nie może. Znaczy no. Generalnie inaczej, teoretycznie mogłaby być, ale pisaliście nam odnośnie tego, że im bardziej będziemy walczyć z potworami, tym większa szansa, że będą hordy. Dlatego stajemy tutaj w momencie i w takim naszym tym pierwszym założeniu, że bazę, słuchajcie, robimy na... czekaj, ja sobie w ogóle ugotuję. Na murku. Tak, budujemy go tu, bazę budujemy tutaj na tym murku drewnianym. Od razu też uprzedzam wasze stwierdzenia, że w bardzo złym miejscu robimy bazę. Nie do końca, dlatego że chcemy być jak najbliżej dębu, a nie na dębie, może tak. Bo później porobimy sobie po prostu tyrolki czy tam inne rzeczy, które będą nam służyć dosyć fajnie tutaj do podróżowania po całej mapie, tak jak już ktoś z was tam nam napisał wcześniej. Więc na spokojnie, easy peasy, ale dziękujemy za radę oczywiście. Oczywiście. Co to za jakieś woreczki? Wiesz co, tu jest jedna rzecz ugotowana, jak chcesz możesz sobie zjeść. Chcę, bo właśnie chciałem polować coś. Czy tu mamy soczek? Halo, soczek? Nie ma soczku? Daj mi soczek. Halo, słomka. Dawaj sok. Ekwipunek, co to no, zjeść? Dobra, to słuchajcie, zanim oczywiście tak zaczniemy w 100% rozgrywkę, to ja wam przypominam o zostawieniu łapek, komentarzy, subskrypcji, wpadnijcie na socialki, linki macie oczywiście w opisie i Tomeczku, gdzie? G2A! Indeed. Tu jest woda? Nie. To musisz mi tam zrobić schody, żebym mógł tam potem ładnie wchodzić. Zaraz zrobimy. To gdzieś było laboratorium, co nie? Laboratorium jest tam w środku. Ja a, ten... w sensie o to ci chodzi, to jest tu gdzieś po boku powinno być, jeżeli dobrze właśnie pamiętam. Tak kojarzę coś, że... dobra, czyli tak, robimy w takim razie tak jak pisaliście, czyli zaczynamy od schodów. Tylko teraz pytanie jest takie, czy schody możemy zrobić tak po prostu, one muszą mieć jakoś te? Szczerze, to ja nawet nie wiem. Tylko wiesz co, ja myślę, że te schody, jeżeli już zrobimy, to zrobimy tutaj wejście na tej gałązce, wiesz? No tak. Przypadek jak mrówkę pisła. Mamy radę. Tylko tu chyba muszą być fundamenty pod to. Tak mi się wydaje. W sensie nie fundamenty, tylko rusztowanie. O. A, okej. Okay. To możesz przenieść to nasze, tak? Dobra. Teoretycznie powinno to wystarczyć, ale na wszelki wypadek ja tutaj wrzucę, mogę to wrzucić niżej. Kolejne. Żeby to się trzymało, żeby to się nic nie zepsuło. Chcę niżej, mogę niżej? Nie przeanalizowano, no. Upośledzę tu raz niż zdobanie. Co to jest? To się źle robi. Kurde, nie. To przenoszenie? O, czekaj, było, kurde, było. O, dobra, mam. Nie przenoszenie, po prostu rusztowanie tu stawiam, wiesz, żeby ono było już postawione i żebyśmy tutaj mogli to poprzenosić, dobra. Tylko tak, chcę jeszcze raz rusztowanie, bo musimy je zrobić tutaj, do ziemi. Co tu nie ma ani jednego grama rosy? Chyba będzie, jest. Nie wiem, może będzie git. A ja wody też nie mam, czekaj, ja też muszę iść po rosę. Na którym to jesteś liściu? Na tym. Dobra, łykłem. To idę ci pomóc. No to tam już przenieś tylko fundamentów, nie wiem, tam są 3 czy 4 chyba, tylko na razie do przeniesienia, także... No zaraz mi powiesz, o czym zacząć. No bo tam na górze będzie trzeba na pewno zrobić... tam też chyba będziemy musieli postawić podłogę i wszystko. Ty co, pierwsze to rusztowanie ci z błogu dych przynieś? No tu jest kilka rusztowań, więc musimy je poprzenosić, plus schody, ale schody trzeba zrobić, bo... A nie, mamy schody. Patrz, gdzie ty jesteś. Kaj jest ten nasz nowy dom. Tylko ja nie wiem, czy to nie będzie za daleko. Na razie mogę nosić. Możesz tam postawić? Aha, nie wejdę. Ale nie, Tomek, najpierw to od dołu. Tam od dołu trzeba wszystkie poprzenosić. Tam masz pokazane, jak jest schemat zrobiony. No i czekaj, ja tam. Rusztowanie pozostał. Ty chyba postawiłem. Ty jest zostałek. Dobra, nieważne, postawiłem skalę. Idę. Aha, a czekaj, bo to...
Bo ty zrobiłeś projekt. No właśnie, dobra, to czekaj, anulujemy te wszystkie projekty stąd. I musimy to po prostu tak przenieść, żeby tylko, że to musi się zaczynać oddzielnie. W sumie nawet dobrze, żeś tu zrobił. Wszystko na razie stąd zniszczymy. Dobra, i teraz trzeba przenieść tak, żeby zrobić drabinę. Dlatego mi to weszło w skałę. Tak, tylko dobrze by było, ja nie wiem, czy tak się da zrobić, żeby to wyrównać do poziomu tej deski, żebyśmy nie mieli tam jakiegoś, wiesz, takiego wyższego podejścia. I po prostu zrobimy sobie to w ten sposób, że wszystkie te drewniane, które są tutaj, płotki, po prostu każdy będzie jakby, no nie wiem, odpowiadał za jedną jakąś rzecz. No. Czyli na przykład jedna będzie magazynowa, jedna będzie mieszkalna, gotowa, wiecie, o co chodzi. Także No. Myślę, że nie będzie źle, no bo głównym naszym zagrożeniem, tak na dobrą sprawę, to są, mówię, te hordy, o których pisaliście, to co mieliśmy w poprzednim odcinku właśnie. Żebyśmy właśnie starali się zrobić to w taki sposób, żeby no nic mogę tego uciąć? Nie zaatakowało. Chciałem te małe krzeszki pousuwać, bo mi to przeszkadzają w bieganiu, ale się nie da. No jak się nie da? Bo tych. A faktycznie tego się nie da, okej. Okay. Ja nie wiem, czy nie... Musiał sprawdzić. Tak. I nie wiem, czy nam nie łatwiej by było, gdybyśmy po prostu to wybudowali na nowo, szczerze mówiąc. No też mi się zdaje, bo mogę więcej elementów naraz przenieść. Chociaż wydaje mi się, że to i tak wymaga dokładnie tylu samych, więc... Ewentualnie możemy zrobić tak, że ja ci to będę tutaj do połowy. No możesz. A ty to może tam... ja ci będę do połowy. No dobra, to ty mi donoś do połowy, a ja będę to już tam przekładać. Dobra, tylko najpierw tak. To już nie wystarczy w sumie? I don't know. Mogę to tam rzucić, kurczę, głębiej. Nie. Wodę też ci mogę przynieść, jak chcesz. Czekajcie, a mogę to... Na przykład nie mieć przyciągania do siebie. Ale tak się nie da zrobić chyba. Chociaż? Nie no, jakby tutaj... Dobra, niech będzie tutaj. Ty, znikło mi! No bo źle postawiłeś chyba. Jeszcze nie stawiłem. Bo... A nie czasem uderzyłeś bronią? No właśnie nie. Jak widzisz, ta podłoga w ogóle też zostaje. Całkiem spoko. Przecież domyślam się, że pewnie jak zabierzemy wszystkie rusztowania, to pewnie... To opadnie. Pewnie runie, no. Postaw lewy klawisz mysz, no okej. Okay. No tak, teraz się postawiło. Okej. Okay. Ale ja myślę, Tomek, że to już chyba więcej nie będzie tu potrzebne, wiesz? A schody ci przynieś? Wiesz co, nie, myślę, że te schody, ten to wybudujemy to od... Już ci nie osa. Podstaw. Teraz chciałbym, żeby to wlazło... O, właśnie, tak. Żeby tutaj nam na pewno się jakby trzymało to wszystko. No dobra, postaw te schody tu. Znaczy, tu nie, nie, postaw je, bo ja chcę je inaczej położyć. O, dzięki. To idę po następnych. I teraz jest chwila... Aha, czyli tutaj na spokojnie... Dobra, czyli tutaj damy radę. Czyli powiedzmy, że tu będziemy mieli wejście do naszej bazy. No ja nie wiem, powiem ci szczerze, czy to jest... Znaczy, tutaj i tak możemy wybudować też rusztowanie, jakby porobić takie... Wiesz, o co mi chodzi, nie? Piętro? No, coś w tym stylu. Także pomyślimy. Na razie tutaj musimy przenieść. Dobra, zostaw schody. Żeby tam nie obsługiwane. Bo. Co teraz? Rusztowanie? No na razie to nie bardzo. Tylko ja chcę zobaczyć, czy ja mogę to obniżyć w jakikolwiek sposób, te schody. Chyba nie. No właśnie, też mi się tak wydaje, że nie. To zrobimy sobie własną podłogę. Chociaż no one będą tak, więc w sumie to tutaj... Dlaczego tu wpadłem? Bo tu nie ma podłogi. A. Więc w razie czego... To właśnie mrówki powinny nam niszczyć tylko i wyłącznie tutaj... Te schody. Te schody, tak. Dobra, to sprawdźmy teraz, jakby to tutaj... Czy my to zrób by... projekt. A czekaj, to są jakieś półschody z żołędzi? No nie, to tak... Dobra, musi być tak, jak jest. Dobra, to teraz tak. Potrzebujemy podłogę z trawy. Czy my to możemy... No, mogę tak po prostu postawić? Mogę. Ale czy dalej poza? W sensie? Ale to nie będzie aż tak mocno wystawać. A chodzi o to, żeby tutaj po prostu, że ja to muszę inaczej położyć. Ale chodzi właśnie o to, żeby tutaj porobić takie platformy, nie? Let's
Więc teoretycznie będzie git. Czemu się włącza? Tylko schody mnie trochę denerwują, takie krzywe. Ale to już nie będziemy, myślę, chyba tutaj zmieniać. Nie są złe. Dobra. Czyli tak, podłoga strawy. Kurde, bo ja bym... Fajnie by było, gdybym dał radę to, wiesz co, tak po prostu do siebie poprzypinać. Wiesz, o co mi chodzi? No. A czekaj. A przypnij wiesz co, nie, czekaj. Zutylizuj to wszystko stąd. Ja pierw zrobię podłogę, a potem do podłogi się zacznie... Pójdź, wsadziłbym w tekstury, no. Po prostu robić te schody. Wojtek, ja sam nie wyjdę. No to zutylizuj rzeczy. Czego nie mogę tego? O. A, tylko że teraz zniszczy. Dobra, ja nie wejdę tam teraz. A, tak to właśnie jest z tymi bazami. Buduj z Wojtkiem, no? Tak. Budowniczy. Zawsze dobra. Wojtek was urządzi. A czas, a nie mogę tego tak po prostu. Nie no, jest nieobsługiwane chociaż. Dobra, czekajcie, ja tutaj zbuduję po prostu jeden, żeby zup. Tylko, żeby no tylko wejść. Tu akurat surowce są. Że powinienem móc... O, właśnie tak, dobra, elegancko. I teraz to mi zniszcz Tomek. No. I teraz ja tutaj porobię... Czekaj, tylko teraz jak by to zrobić, żeby to miało... Bo ja chcę, żeby to się po prostu połączyło ze schodami, więc powiedzmy, że... Powiedzmy, że to będzie tak, tylko że tu mnie cholera to w tekstury wlazło. O, i tak źle, i tak niedobrze. Czemu nie mogę tej kropli napoju gazowanego naładować? Nie wiem. Chociaż w sumie... Czy nam jest potrzebna ta podłoga tutaj? Tak, no, by the way? Tak. Ty, nie mogę się napić. Kropli napoju gazowanego. To da się pić wodę gazowaną tutaj? Nie, jako że w formie kropli jest, to myślę, że to? No, czekajcie, teraz tak, żeby to mi, kurczę, nie uciekło w tekstury. Dobra, powiedzmy, że tak. No i tutaj nie, to chyba się nie da inaczej tego zrobić. Wiesz, to chyba musi być w teksturach w takim razie. Dobra, czyli w takim razie to zabieramy i teraz od tej podłogi teoretycznie powinno się już dać zrobić schody. Dobra. Nie ruszę do ciebie, tylko musiałem krople znaleźć. Dam radę to tak zrobić? O, elegancko. Jest, tak, dobra, tu jest. Dobra, i tak to ma być zrobione. Już ci mogę coś tam nosić? Znaczy, no te schody można już wybudować w sumie. Tylko, że... Czekaj, bo one są jakoś krzywo. Czemu to jest takie dziwne to budowanie tutaj? Chcę połączyć dwa elementy i jakby mi ich nie łączy? Czemu tak? Dobra, to też ma swój urok. No dobra, no to niech może będzie to tak. Maybe. No dobra, tutaj trzeba te rzeczy, które były... Nie wiem, czy będą potrzebne te... A, tu są... Trawa jest potrzebna. Do tych schodów. Deska z trawy. Wziąłem wszystko i nadchodzę. Do tego drugiego jest potrzebne. Ale czemu ja nie mogę tego włożyć? Trawę, tak? Bo tam z podłogi wezmę. Czemu to jest jako nieobs... Aha, bo nie ma podpórki. Dobra, czaję. Poczekaj, tą podłogę co rozbroiłem, to ją wezmę, bo to jest ta trawa, co nie? Chyba tak. Dobra, teraz mam podporę. Jak to się zwie? Deska z trawy, tak? Tak. Podpora. Lokalizacja, podpora. I tu nie potrzebujemy chyba podpory. No już kurde, czy naprawdę muszę się na każdym kwiatku blokować? Totalnie na każdym. To jest te deski? A, tu są. Tak, tu jeszcze postawiłem, no. O, dobra. Teraz jest git. Dobra, idę po następne. Ja nie wiem, dlaczego tu taka przerwa. Ja nie wiem, czy my nie będziemy w to wpadać, szczerze mówiąc. To sprawdź, jak nie, to musisz to przerobić. No, ale to będzie i tak bardzo ciężko przerobić. Czekaj, ja w ogóle muszę się napić, bo... Mogę pić...
Boże, myśmy tyle tej gliny szukali, żeby ten fundament zrobić. Znaczy wiesz, no to się zawsze przyda, tak? Bo to możemy to tam zostawić w sumie i w razie czego będziemy coś potrzebować, to się może coś ogarnie. No ale właśnie mówię, no dużo ludzi pisało właśnie, żeby zrobić jednak w takim miejscu. No bo zobacz, no jedyne co mogą nam tu rozwalić teraz, to tak na dobrą sprawę są te schody, nie? No tak. Więc jakby damy radę tu przejść bez spadku. Wiesz co, nie spadłem. O, teraz spadłem, przeskoczyłem. Tu się człowiek blokuje jakoś. No dobra, trudno. No, blokuje się. A to potem spróbujemy te schody jeszcze. W razie czego coś przerobić. Wiesz co, bo one się tutaj jakoś dziwnie dopasowały do tego. Chyba. A zaraz, a jakbym tutaj dał... Czy jakieś półschodki? Oj, to będzie źle wyglądać. Dobra, musi być tak jak jest. Nie będziemy tutaj zbytnio kombinować już więcej. Ważne, że mamy takie miejsce, które powiedzmy... Chociaż nie, no to mnie denerwuje, Tomek. No mnie też trochę denerwuje. Czemu to taka przerwa powstała? Ja nie rozumiem. A spróbuj teraz zniszczyć te pierwsze schodki, dopasować. Czekaj. Aha. Dobra, jest. Ja źle postawiłem. No tak myślałem, ale nie chciałem mówić. No. No, teraz to wygląda ładnie. Królewskie dobra, wejście. Tylko teraz pytanie jest takie, czy wiesz co jest sens, żebyśmy tam tą trawę stąd nosili, bo tutaj widzę, że obok jest więcej tych liści, to chyba tu będzie... Ale tam chyba nie znikną. Dobra, sobie poprzynoszę. Dobra, to ja tu pościnam w takim razie. Jak coś to rób ten ściany już tam projekt. Znaczy nie, ta pierwsza, która będzie, to będzie taka przejściowa, nie? Ja nie wiem czasem, czy my tego nie zrobimy po prostu w takiej, powiedzmy, linii prostej. Wiesz o co mi chodzi, że na tej drugiej też zrobimy... Bo czy jest sens robić jakby kolejne takie przejście? Nie wiem, zrobię, żeby było ładnie. Szkoda, że tu się chyba nie da zrobić też takich pozaokrąglonych, ale mówię, no wydaje mi się, że to będzie chyba faktycznie takie najlepsze miejsce na tą naszą bazę, żeby tutaj nas nic po prostu nie atakowało. Znaczy atakować i tak nas będzie, tak? Ale nasz dom będzie chyba... Ale nasz dom będzie chyba raczej nieco bardziej bezpieczniejszy niż tamto. Miejmy nadzieję. Bo chcę się urządzić. Jeszcze też nie wiem, bo tutaj to urządzanie to też jakieś trochę dziwne te rzeczy. Na przykład ostatnio jak robiliśmy, to chyba w odcinku Tomka, te ściany też jakieś takie strasznie kurcze dziwne, ja nie wiem. No to trzeba też popatrzeć właśnie na to je. Jak je tu ogarnąć? No i ktoś ma takie trolki jak w The Forest. Jest. Ale żeby rzeczy przynosić. No jest. Tak? No ty chyba możesz wtedy użyć tej tyrolki z rzeczami. A tego ty nie wiem. Trzymasz. No nie wiem, nie jestem pewny, ale dajcie nam znać. Chociaż no tyrolkę z tego co wiem to odblokujemy trochę później. Po prostu jeszcze mieliśmy magazyn z tymi trawami. Taka trochę dziwna ta podłoga wyszła. Dobra, czekajcie, zobaczmy, co tu możemy zrobić. Balustradę z żołędzi możemy zrobić. Chcemy balustradę z żołędzi? Pewnie, że tak. A może nie z żołędzi, jest jakiś inny wariant? Z gałązek, o. A nie za nisko dać tą podłogę, że tu mi teraz drewno wychodzi? Nie da rady jej inaczej postawić. Próbowałem. Aha, i tu będzie sznur potrzebny. Czekaj, sznur to był... Zrobiłem. Sznur to było z tego... Masz gotowe już. Wszystko zrobiłeś tą tak. Tą? Tak. Okej. Okay. Ale barierkę, tak? Tak. Dobra. Podłogę też? Tak. Widzisz, przydaje się. No, do czegoś w końcu, tak. Mrówka, co ty chcesz? Wypieprzaj. No dobra, elegancko. Tak się zastanawiam, czy nie da się, czy nie da rady tego, nie wiem, czy to po prostu wytrzymają te liście. Nie wiem, jak tutaj działa w ogóle mechanika, bo szczerze, to ja bym chyba tutaj jeszcze po prostu dorobił... A spróbujemy, co się może stać. Najwyżej się zawali. Najwyżej. Lepiej teraz niż później. Zresztą nawet jeżeli nie będziemy mogli czegoś gdzieś wybudować, to przecież będziemy mieli informację, że nie możemy zbudować. Pewnie tak. No ale to przecież my tą bazę jeszcze długo będziemy robić.
Chyba tu, nie. Tylko, poczekaj. Że, tylko, że tutaj to już jest ten problem, że... Przenoszę cały magazyn z deskami. Był na full. Zobaczymy, czy przyniesie się z deskami, czy bez. Ty, ja to dalej mogę budować. To chyba... Chyba da radę. Bo rzeczy normalnie możesz przenieść. Jest! Patrz. Ja się tam mordowałem z deskami. Kurde, czasami myślę. Nawet po pracy. Czasami, dobrze, że dodajesz czasami. No bo w takich grach to ja przeważnie nie myślę. No ja wiem, wiem. O, albo wiem, co zrobimy. Nie będziemy robić żadnych baz czy czegokolwiek tutaj na tych mniejszych, tylko na te drugie się most zrobi po prostu. F, zatem F przynieść, tak, dobra, idę znowu na prawo. Ja tu normalnie stoję, mogę normalnie na tym ten. Więc chyba raczej będzie się tu trzymać. Myślę, że to będzie jednak dobre miejsce. Bo tutaj chyba komarów nie ma. Nie spotkałem. Komary chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to one chyba były tam przy tym takim bagnistym bardziej jeziorku. Tak, tutaj. Tam były te moskity, no. No, no, no. No tutaj jedyne co, no to pająki, tak? Ale no one nie powinny tu wejść, teoretycznie. Teoretycznie. O Boże, jeszcze ślep sadziłem. Tylko ta podłoga mi się tutaj troszeczkę nie podoba, no ale to niestety nie da rady. Już nic za chwilę, co chwilę nam się też nie będzie podobać. Znaczy nie, no wiesz, ja lubię po prostu jak widać dokładnie te tekstury i wszystko, a tutaj ja też, kawałek tej podłogi wchodzi, ale to będzie myślę taka część użytkowa, tam by trzeba było, Tomek, myślę, że te wszystkie, ja ci zaraz pomogę, trzeba te wszystkie skrzynki poprzenosić, te narzędzia, te urządzenia i to wszystko tutaj wrzucić. Na pewno to, co musimy też priorytetowo wybudować, to do wody. Tak, no. To jest nasz, trzeba być must have. Czekaj, ja tu chyba skończę. Nie, jedna tam mi brakuje. Jedna ta deska z liści. Zaś też deski przyniosę, bo już drugi magazyn załadowałem. Tu jeszcze jakieś są. Jeden z tymi deskami tych z łagody, o, nie? O, cholera jasna, bombardier, Tomek. Bij go. Pod domem. Zostaw go. Ała, zatruł mnie. Tu nie wejdź. O cholera! On tu wszedł! Wojtek, jak ty budujesz? Nie, zawiesił się chyba. Czekaj, może go zabiję. A nie, to jest tarczówka. O Jezus! Ja pier... No umarłem, Tomek. A ty se stoisz i przenosisz, zamiast bić! Cicho! Tomek! No tam jest dobra, gaz! Dobra, odradzam się. Nie poczy... do... No i fajnie, twój sąsiad teraz goni mnie. Nie, on nie jest mocny. Masz łuk, masz strzały, strzelaj do niego. Mam łuk? A nie? Chyba to. Gdzie on uciekł? Poszłeś na sucho, a ja wziąłem jeszcze deski przyniosłem. Nie, on już spierdzielił, widzę, więc... Ale wszedł na górę. Chyba, że tu się da jakieś coś, jakieś pułapki można porobić na wejściu, nie wiem, zobaczymy. Ale nie uszkodził nam nic, więc... Tyle dobrze. Tylko, że on się jakoś dziwnie zdespawnił, w sensie był i się zmył. Bo tam obok ich widziałem ich. Także nie wiem, jak to tutaj działa. Dobra, a teraz tak, zobaczmy sobie... Co my tu jeszcze możemy zrobić? Płotki z gałązek. Ale tu chyba możemy zmienić na... Ale z żołędzi to chyba nie chcemy, nie? Obojętnym jest czego. Wszystko myślę, mamy. Myślę, że nie przyda. Inflacja w tej grze nas nie obejmuje. Na szczęście. Dobra, to ja tutaj zrobię tak. Że trzeba będzie to jeszcze tutaj podokładać. Będzie cacy ładnie. O. A tu po środku się później mostek zrobi. Dobra, tu prawie wszystko rozbroiłem, to zaś jeszcze deski przyniosę. Czekaj, co my tutaj w ogóle jeszcze mamy? Mamy sporo, kurczę, rzeczy. Jak się nazywał ten magazyn na liście? Te co podłogę robiliśmy?
O Jezus, nie powiem ci. Nie pamiętam. Dobra, muszę zobaczyć. Co, jestem znowu głodny? To jest lampa. Rzemiosło. Tutaj nie. Zawsze nie wiem, gdzie tego mam szukać. Ale ty sobie pod tym... Sprawdź. Pod V. No halo, mogłem to tu postawić. Widziałem, że mogłem. O, dobra jest. Pod V? Jak V... nie, sorry, pod B. B jak przytrzymasz. To ci się odpala tamte koła wszystkie z tymi wszystkimi. Ale to jest do budowania, a nie na magazyn, żeby mieć. Przejdź sobie w środkową zakładkę. Poczekaj do Baszwicy. Ej, ale dobra, wiecie co? Ja tu gdzieś widziałem most, jeżeli się nie mylę. Gdzieś był most chyba. Czy my go jeszcze nie mamy odblokowany? Grządka. A wydaje mi się, że było coś takiego jak suszone mięso. Most wiszący. Ale chyba... Chyba nie bardzo. No dobra, to teraz jakby to tu zrobić, kurczę. Ja potrzebuję linę, potrzebuję lina. A tu mamy jeszcze coś takiego jak rusztowanie wspornika. Nie wiem, ja liczę, słuchajcie, na to, że nam się to nie zawali. Ja też. Także co będzie, to będzie. Jak coś, to wiemy, czyja wina. Wasza, bo mówiliście, żeby tutaj zrobić. Nie, ale nie powinno się to załamać, tak mi się wydaje, bo jeżeli do tej pory to nie wymaga od nas nic, a to tak jakby, chociaż to, tego się jednego tu najbardziej obawiam, bo to w ogóle jakby lewituje w powietrzu. Więc mam takie wrażenie, że może tutaj coś być nie halo. Ale dobra, teraz tak się zastanawiam, jak my mamy to kurczę zrobić. A dlaczego nie mogę zrobić więcej liny, halo? Chciałbym to jednak przenieść już powoli na tą drugą stronę, żebyśmy mogli. Kręcone schody z żołędzi możemy zrobić. O, to by... czekajcie, może to by tutaj jakoś tak fajnie poszło. To tutaj trochę wchodzi w skałę. Znaczy w skałę, w to drewno, ale... Ale... Myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie, tylko ja nie widzę, żeby one były... Są z jakiegoś... A, nie mają wariantu innego. Następne dwa magazyny ci pełne przyniosę. Okej. Okay. No bo tutaj robić pół schody z żołędzi to też tak nie bardzo. Nie, to chyba wiecie, co tak zrobimy, że tutaj machniemy po prostu schody te kręcone. Ja bym chciał schody. Jeszcze mnie tam nie było na normalnych... Nie, na normalnych byłem. Tam już skręcone będą. Tylko, że tu chyba... Tu by trzeba było dać już zwykłe półschodki. I tutaj też może zmienimy wariant. Aha, tutaj są żołędziowe. Damy radę tak zrobić. A to będzie to nie będzie fajnie wyglądać, ale... Uwielbiam to tak słuchać. Ale lepszy ryc niż nic, nie? No tak. Za 3 sekundy Wojtek zmieni zdań. Nie, to już musi tak zostać. To tutaj nic nie zmienimy za bardzo. Sam mówiłeś o schodach wcześniej. Ale to je źle wtedy faktycznie postawiłem, a tutaj po prostu widzę, że się nie da. Nie ma opcji takiej. A tutaj też jakoś teraz się nie da wejść do tego domu bez podskoku. Co ty psujesz? Właśnie nie wiem, co tu się... Znowu dobra, czuję pragnienie. Muszę zrobić sznur, tylko chyba nie mam za bardzo tych... Ja mam sznur, to weź się. Tutaj podokładaj do tych schodów. Do schodów? Tak, bo to są nie. Schody. Ha. Ale orzecha mi brakuje. No tak, i tam to tutaj zejdź jeszcze niżej i tutaj... A nie, dobra, bo tutaj to tutaj na dole jeszcze musisz dodać. To czekaj, żołędzie są tutaj, to je na spokojnie zaraz podziabiemy. Powinny być jakieś. Także, a już mi się liny skończyło. Także chyba będziemy po prostu faktycznie może tymi kręconymi schodami będzie dobrze tak robić, bo widzę, że one w miarę nie są jakoś wybitnie trudne. Robieniu, a trochę dają fajnie. No, piątka, muszę się napić. Mieli robić kolejny
Kolejny ten, jak to się mówi. Kolejne co? Kolejne co? Kolejne rusztowania i schody, żeby dojść do tego następnego, to bez sensu. A tak to z tamtej strony też zrobimy schody i będzie można sobie tak to jakoś ładnie ogarnąć. No już nie mogę zrobić lint więcej. Nie no, teraz to już jest kwestia tylko tych żołędzi, ale Tomek, idziemy spać, bo i kończymy na dzisiaj. Także słuchajcie. To ja jestem koło łóżka. Tutaj myślę, że to wszystko. A Tomek już widzę poniszczył praktycznie. Jeszcze wszystko przyniosłem stąd. Dobra, to będzie trzeba to wszystko jeszcze. A zaraz, a tutaj nie było jakichś żołędzi? Oczywiście, że są żołędzie. To myślę, że mówię. Trzeba będzie zrobić po prostu jeszcze jedną jakby platformę tam niżej. A na tej trzeciej może po prostu zrobimy już sobie dom. A jak będziemy potrzebować więcej, to się po prostu coś pomyśli. Będziemy się potem rozbudować na bieżąco. Tak, dobra, ustawiam punkt odrodzenia. Także słuchajcie, my wam za dzisiaj dziękujemy, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Był ze mną oczywiście Tomek. Byłem. Także co, trzymajcie się, cześć i pa pa.